Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Mafia Solec i jest dzisiaj oczywiście ze mną Brączek. Siema. A my witamy was bardzo serdecznie na nowej serii z mapy FSH V6 do Farminga 17. Dzisiaj praktycznie od samego rana zabraliśmy się za poszukiwania modów i udało nam się skręcić nawet bardzo fajny modpack. Ogólnie seria będzie na moim, jak i na Brączka kanale się pojawiała. Ogólnie mapa w stylu starego PGR-u, bardzo fajne pola, jak bardzo podobne do poprzednich wersji mapki, jak w 17. No możecie pamiętać, jak ja z Adamem miałem serię w 15 właśnie na FSH. No tak, na FSH. Ogólnie co, no małą prezentację możemy skręcić, mamy ogólnie 4 ciągniki, pierwszym jest to właśnie T7 New Holland. Tam jego konie to od 170 chyba do 105, do 250. Przyczepki, jak widzicie, taki fajny zestawik, dzisiaj New Holland raczej z nimi będzie sobie śmigał. Dwa kombajna, które przejdziemy na koniec, bo od nich zaczniemy, bo dzisiaj jest żniwa. Dokładnie. Tu jak widzicie sprzęt zielonkarski, sianokosy myślę, że niebawem w najbliższych odcinkach się pojawią. Tu jakieś sprzęty, agregaci właśnie, jak widzicie, Lemkena, talerzweczka Kuna oraz talerzówka Gruber. Talerzówko Gruber, o, nazwijmy to tak, uprawowy Weinderstata. Tutaj już nie mamy nic. Jak widzicie, bardzo fajne stare budynki PGR-owskie. Mamy, jeśli chodzi o zwierzątka, tylko krówki. Tutaj, jak widzicie, już przygotowani jesteśmy na siewy oraz na nawozy. Pełne big bagi sobie czekają. Tutaj mamy siewkę Amazonkę, Kuna. Zestaw do najlepszy oprysku. Zestaw, zajebisty. Dokładnie. Zestaw, powiem wam, że naprawdę zarąbiście to wygląda. Fajny ciągnik, w ogóle nie wiedzieliśmy, chcieliśmy na początku 3 ciągniki, potem nie wiedzieliśmy, no, czy w końcu wziąć czwarty, ile koni, do czego będzie potrzebny. No i wyszło na to właśnie, że weźmiemy sobie dojćwara, który przyda nam się właśnie do oprysków, do przestrząsarki, do nawozu, do takich, wiecie, spraw właśnie lżejszych. Małych, dokładnie. I mówię, taki bardzo fajny zestaw, jeszcze tego ciągnika nigdzie i wcześniej nie używaliśmy, a naprawdę bardzo fajnie wygląda, ale lecimy sobie dalej, tu jakiś tam gruberek, trochę cięższy do kolejnych naszych większych sprzętów, no i tutaj właśnie mamy John Deere'a, John Deere 8270R, powiem wam, że naprawdę kurwa w środku... 300 koni chyba, nie? No 300 coś chyba nawet nie, mamy. Nie, chyba 300 nie ma. Nie ma? Wydaje mi się, że około 290-300 koni, no coś takiego, no największy ściągnik, no. Ale ogólnie powiem wam, naprawdę zajebiście odjebany w środku, ile ma opcji, to głowa ma, ale to sobie zobaczycie w następnych odcinkach. Dwa pługi, bo jeszcze jeden ciągnik nam tutaj się gdzieś niebawem skrywa, mamy tutaj przyczepkę. Taka tandemka, myślę, że dość fajna, New Holland będzie sobie też z nią czasami popylał. Przyda się do zboża, nie? Tu kolejnek, myślę, że Deutsch będzie z nimi raczej jeździł, bo to dwie takie mniejsze zestawy przyczepek. I lecimy sobie dalej. Jak już widzicie, wyłania nam się tutaj ładowarka opierdzielona New Holland. Bardzo fajna ładowareczka, z tyłu właśnie można sobie zaczepić obciążnik, żeby tutaj jakieś bagi wszystkie... No oprócz obciążnika możesz sobie maszynę jakoś jeszcze zaczepić. No dokładnie. No i tutaj mamy kolejny bardzo fajny zestaw, jest to figielka, rozrzutniczek i właśnie tutaj nasz piękny MF. Brączkowski Eugeniusz wybiera, mówi, że zostaje i naprawdę powiem wam, że fajnie, bo dawno na MF-ach nie graliśmy. Krzoki Jomlas. Dobra, pędzimy sobie jeszcze tutaj na koniec do szybkości. Andrzej, chodź ty do nas. O, ja jestem, no zapomniałem, że ja gram też, ty. No. Czyli ja pierdzielam. Ogólnie na dwa komputery, jeszcze mamy beczkowóz. Ogólnie przepraszamy was za jakiekolwiek szumy, ale no ten komputer, który tutaj mamy jako drugi, no jest dość stary i... Przy farmingu niestety głośno chodzi, także jeżeli będą jakieś jeszcze szumy, to wentylator też. Jeżeli będą jakieś szumy, to bardzo was za to przepraszamy, ale chcieliśmy dla was to nagrać jeszcze jak jesteśmy u mnie teraz, także... I ogólnie no, tutaj jeszcze tak, mamy dwie prasy John Deere'a oraz Kuna, tutaj do okrągłych wraz z owijarką, a tutaj mamy do samych kostkujących. I tutaj dwa siewniczki, wyboru siewników bardzo mało. Długo się zastanawialiśmy, aż wreszcie wybraliśmy ten, jeszcze wcześniej go nie korzystaliśmy z niego. Naprawdę bardzo fajnie wygląda, jest to oryginalny siewniczek, no i tutaj skuna dodatku do kukurydzy. Dobra, także bez zbędnego gadania, beczkowozy już pokazywałem jak biegłem wcześniej, także bez zbędnego gadania, o, ja już w New Hollandzie, tak jak chciałem się przycisnąć, ogólnie dwa kombajny New Holland, nam się tutaj trafił zajebisty CX80, co tam? Znowu ta rura u ciebie. A u mnie teraz, no musisz go złożyć i rozważyć, nie wiem co się dzieje z tym klasem. Właśnie ma takiego dziwnego buga, dawaj rurę. O, dobra, jest git. Teraz tak? Dziwnie, a bo ty pierwszy wsiadłeś. I teraz dlatego. No właśnie, będzie... to jest u tej osoby, która wsiądzie pierwsza, nie? Czekaj. Nie pamiętam, którym były koguty. O, dobra, mamy koguciki mordy. O Jezu, zapomniałem, że muszę odpalić teraz sobie. Dobra, my już sobie spadamy, mam pole uszykowane.
Martwa strefa jest. Zapomniałeś wyłączyć, czy nie? Nie, jest. Jest dobrze? Poszukam sobie oddalania. Jest, mamy oddalanie, mamy wszystko. No powiem wam, że naprawdę mapa jest odjebana konkret. Ty, zawieziemy ten. Kombajny, nie? No. I wtedy co, przyjedziesz jednym zestawem, czy iloma? Jednym. Żebyś nie urwał zaraz czegoś. Nie, tu przejadę ładnie, wcisnąłem się. Powiem wam, ludzie, ogólnie gospodarstwo jest takie dosyć nietypowe, bo no nie można tutaj znaleźć żadnego takiego typowego garażu. My to przejęliśmy ogólnie, czekaj, jest tu wyjazd? Jest, chyba. Nie wykręci się chyba tutaj po krzakach. O kurwa. Czekaj, to wyjadę w drugą. Nie, teraz wykręcę. Kurde, mogliśmy jednak o jedną przecznicę dalej pocisnąć. No dobra, wykręci się teraz. Wykręcę, teraz się wykręcę. Okej, dobra. Ale za późno zacząłeś skręcać. Jo, bo boję się o te właśnie tutaj... jak widzicie ten dach, o tą kolizję, bo tu wszystko wystaje. Ale powiem wam, bardzo fajnie to wygląda. To jest taki, my przejęliśmy to gospodarstwo, wiecie, maszyny ze starego swojego PGR-u tu przywieźliśmy, kupiliśmy całą ziemię i w ogóle wszystko. Nie, powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie to wygląda. A ty będziesz jechać? Jo. Ogólnie wybraliśmy sobie na razie dwa pola na koszenie, właśnie na Polkę odcinek i na mój odcinek. Bo mój odcinek już jutro, na który bardzo serdecznie zapraszam. Ja mam światło włączone gdzieś. Znaczy u mnie twoje światła to tak średnio wyglądają, zobacz. Aha, zajebiście. Daleko jest od twojego pola, bo ja nawet nie wiem. Koło sklepu. Koło sklepu, Jezu. Kawałek mamy ogólnie. Już wam pokażę, jak mapka wygląda. Czekajcie, żebym tutaj dobrze się wyrobił. Na tej mapie jest ogólnie taki fajny, taka fajna rozbieżność między polami, bo jest dużo takich małych pól. Tak, jak sami widzicie. I dookoła mapy jest dużo właśnie takich większych pól. Tak, z których my będziemy właśnie sobie korzystać na tej sali. Z tych mniejszych też pewnie będziemy korzystać, z tych niektórych takich, no na przykład jak masz trójkę tam, to taką niekształtu, no. To nie jest jakieś super małe pole, ale są też takie małe prostokąciki, z których na pewno nie będziemy korzystać, bo nam się po prostu nie będzie opłacało tego kości. Dobra. Nie? Rura! Ogień! Tłoki poszedł. Rączek za mną? Rączek za mną, Andrzej no, sobie jedzie. Włączy światła. Ty, czemu ja mam kurwa znowu światła? A ty byś, no co, by światło będzie miał? O. Ja na światła wiadę. No co ty, Andrzej? W ogóle taka seria, której w sumie nie miało być, bo nie planowaliśmy tej serii. Ale jak zobaczyłem tą mapę, bo ogólnie ta mapa, kurczę, nie wiem czemu pamiętałem, że ma wyjść później, jakoś w czerwcu. I nie byłem przygotowany, nawet wiedziałem, że będę coś na niej robił, ale jeszcze na razie nie myślałem o tym. I nagle u Brączka szukamy sobie map do nagrywania, a tu FSH. Jak ją zobaczyliśmy, tak od razu wiedzieliśmy, że będzie tutaj seria. I ogólnie może dzisiaj trochę na live sobie jeszcze dzisiaj pogramy, zobaczymy. Jeżeli będziecie chcieli, no to jak najbardziej będziemy sobie grać na live, bo tutaj jest pól do koszenia od cholery. Także mówię, a na pewno zrobimy teraz żniwa. Przydałoby się nawet na live pograć, bo tu żebyśmy ciągle nie robili tych samych prac na tych samych polach. Wiesz, w sensie, że no pracowanie gdzieś. Mówię, no, to będzie dobre, żebyśmy właśnie sobie na przykład jakieś pola ścieli na sieczkę jakieś, wiesz. Znaczy ja myślę, że jeżeli teraz robimy żniwa, no to więcej żniw chyba już nie będziemy robić, nie? Czy jakieś odcinki jeszcze ze żniwa będziesz chciał robić? Nie wiem właśnie, myślę. Bo wydaje mi się, że no pojedzie na jakiś rzepak później będzie można czy coś rzepak takiego, to nie? Trzeba byłoby jako pierwszy. Ja sobie pojadę trochę dalej. Jo. To jedzie dzieci, dobra. Co, ja się zawrócę? Dobra. No bo nie, ja tutaj się dam radę. Ty, rozwodzić. No właśnie, ja tak samo tutaj wezmę. Rozkładamy się ogólnie mordeczki, powiem wam, piękna pogoda. Wczoraj byliśmy w Mokrzynie, wczoraj był też live u Brońsia. Ale powiem wam, w Mokrzynie bardzo fajnie zleciał cały dzionek, ja troszeczkę sobie ponagrywałem, beki było sporo, cały dzionek praktycznie Brączek sobie no, kultywatorował. 11 godzin w sumie. No, także naprawdę nam zeszło kawał czasu. Chwilę byliśmy i teraz dzisiaj w sumie jest sobota i dzisiaj mamy wolne od Mokrzyna, bo no po prostu nie było zbytnio. Ty co robisz? Rura znowu. Gdzie? U ciebie, weź to... Dobra, rozkładamy. A nie wiem, czemu ta rura tak robi. Ja też nie mam pojęcia. Jak ktoś wie, jak to można zmienić w plikach czy coś, bo ogólnie klas jest mega zajebisty. Podoba nam się strasznie. Jeszcze jest? Nie. Nie. Nie, jest dobrze. Dobra, wjeżdżaj. Na słomę, nie? No właśnie chyba tak. Ja mam pokaz słomy włączony. Czekaj. Ty, mamy, wiesz co? Mod headera. Oje. Nie, ja tam się cieszę. No znowu ta rura, ja pierdolę. No co ty gadasz? No. Także możecie być spodziewać się, że Brączek będzie jeździł z rurą, ale tak to muszę... Ty, a w ogóle ty w moim kombajnem kurwa pojechałeś. Co? Moim kombajnem tu pojechałeś. Dlaczego twoim? No. Czemu twoim? No tak mi się wydaje. No to nie, że ci się wydaje. Nie jedzie ze mną? Jadę, przecież wiesz. A, bo ty wjechałeś. Słuchaj, musiałem pominąć twój zajebisty wózek, który postawiłeś. To jest tak, fajny wózek jest. Ale taka śmieszna tekstura jest tego, nie? No. Podłoża. Ciemna. Fajnie. Znaczy, ciemna jest na takie place, ale... Fajnie to w sumie wygląda, nie jest najgorzej. No i właśnie mówiłem, że wczoraj byliśmy w Mokrzynie cały dzień, dzisiaj mamy praktycznie... Dzisiaj mamy dzionek wolny, także stwierdziliśmy, że od rana sobie poprzygotowujemy troszeczkę serię dla was. No a jutro jest niedziela, także też pewnie jakiś live'ik będzie.
Na pewno jakieś odcineczki też się pojawią. A poza tym, no to w niedzielę znowu jedziemy na pewno do Mokrzyna, jeżeli nie będzie mocno padać, bo coś nam zapowiadali właśnie też na poniedziałek. Także jeżeli nie będzie padać, to pojedziemy sobie dalej kultywatorować, może jakieś wałowanie będzie, także Bolek sobie jeszcze na pewno dogra jakiś materiał do filmiku, ja na pewno sobie nagram też vloga, bo Boleś właśnie nagrał vloga, ja też bym chciał nagrać. Na dniach go udostępnię, bo dopiero co wczoraj dopiero jeden vlog co wleciał. Z oprysków, kto jeszcze nie widział, to bardzo serdecznie zapraszam. I ten sobie udostępnimy tam poniedziałek, wtorek gdzieś, żebyście też nie musieli za długo czekać, będę musiał go trochę obrobić, bo trochę jest tam z kilku akcji. Więc no na pewno ten jeszcze. Co? Ten u nas tutaj w Okrzyniewo? No. No tam ci powiem, trochę będziesz miał. Tego będę miał, bo i poprzecinać, bo, no poprzecinać. Bo i było na podwórku i było z GoPro na podwórku i na ciągniku. Jest trochę zjazdy i tutaj to się tak nie wydaje, ale trochę tego jest do zlepienia. Ty mówiłeś kurna, że my ten, że to szybko będzie machnięte, nie? No. Kurwa, ja myślę, że to będzie 40 minut odcinek albo dłużej. No co ty? No zobaczysz. Jak my już mamy z 10. No tak, ale zobacz, ale ty miałeś, o Boże, ale ty miałeś jeszcze ten wstęp, nie? No wiem, no ale wiesz, moim zdaniem będzie ten. To on się powinien sam opuścić? Tak. Czyli opuszcza się? No tak, no on się sam opuszcza, nie, ty już nic więcej nie robisz. A czemu tak słabo się opuścił? Nie, patrzcie, ten mod jest zajebisty, ogólnie jest modyfikacja. Ja się nie mogę przyzwyczaić do tego, że on się sam podnosi i sam się opuszcza. Ja tam już się przyzwyczaiłem na live, troszeczkę na nim gramy. I powiem wam, że bardzo, bardzo fajnie. Ogólnie możecie zawsze się teraz spodziewać, że wieczorkami będą pojawiały się live, więc wbijajcie do nas, razu mnie, razu proszę. Przez jeszcze parę dni, nie? Przez, no dokładnie, do środy, czwartku, nie wiadomo jeszcze jak to wyjdzie, a czy w czwartek już się nie pojawi, jak coś to może, że od rana. Ale będziemy się starali, żeby codziennie wieczorem czy tam w godzinę popołudniowej, zobaczymy. Zobaczymy jutro, może jutro jest niedziela, także jutro może nie będzie wieczorem live'a, tylko bardziej wcześniej. Jo. Bo jutro można by było w sumie jakiegoś grilla zrobić, bo jak będzie taka pogoda wieczorem, to jak najbardziej. No także będziemy sobie myśleć co i jak. Dobra, ale ładnie robota idzie, co mordy? Jo, dobra, już ogarnąłem, opuszczę się. Kurna, ja jestem za bardzo wyjechał, już nie mogę się przyzwyczaić. Strasznie u ciebie się nisko siedzi i tak do kierownicy tak kurde ten. To właśnie podwyższyć przecież. Ale boję się, że będę wiesz co uderzał. A no to nie możesz, to nie możesz się podwyższyć. Jo, twoje nie mogę, sorry. Ile masz w zbiorniku? Ja? No się wsypię, nie? 3800. Dobrze, żebyśmy to mieli opryskane tutaj. No, dokładnie. Tam jak widzicie, to tak, mamy tutaj krówki. Bardzo fajnie, że te pola nie są kurcze takie, wiecie, symetryczne i w ogóle, tylko no tak fajnie jest, kurde, wszystko zróżnicowane. Bardzo jak w Okrzynie, no, bardzo, nie ma górek. Bardzo podobają nam się tutaj właśnie te krzaczory, to wszystko. Tej zieleni zawsze na FSH jest bardzo dużo, co bardzo ładnie wygląda. Tam jakiś jest skup. Tam nie, myślę, że powinniśmy machnąć to pole na twoim odcinku na spokojnie. Nie no, będziemy starali się. Zaraz jak wyjedziemy już na prostą, już będziemy mieli objechane dookoła dwa razy, to no. Myślę, że już będzie w miarę szybko szło. Myślę, nie? Że się teraz przecinam. Znaczy ty to nie chcesz. Przejdźmy czasem dookoła. Że no. Ja się teraz przecinamy się, czy jak właśnie robimy? Bo ja bym się chyba gdzieś. Czy jeździmy dookoła cały czas? Czy ja bym jeździł ogólnie chyba. Kurde, nie wiem. Nie wiem, czy tu jest sens przecinać się na takim polu. No właśnie. To ty muszę ja poczekać i się odwrócić rurą. Bo to nie bawię. Co, chcesz poczekać aż ja dojadę? Tak. Ty, ale jakbyśmy. Właśnie, jakbyśmy jeździli bliżej siebie, to byśmy mogli jeździć raz przy razie przecież. W sensie, że dookoła? Nie. Nie, tak raz przy razie, tutaj zawracać cały czas. Aha. Tylko wiesz, wtedy będziesz jeden przejazd będziesz rurą dobrze od lewej strony, a jeden przejazd będziesz źle rurą, nie? Nie, to już wolę chyba ten. Jeździć dookoła. Dookoła, nie? No. Dobra, no to będziemy iść dookoła, no, bo chyba obrócimy i. Albo trzeba było nam się kurna przeciąć. Byśmy odcięli ten tu, wiesz co, przy tej wodzie, ten klin. Ale dobra, to easy. Dobra, dobra radę. Dobra, ja już sobie tu cofam. Te, znowu fauna się z nami się opuścił. To daj sobie na ten, a nie, bo to musi być na. O, widzicie? Opuścił się bardzo ładnie. Ale kombajny akurat co jak co, ale ma naprawdę no, zajebiste. Takiego kombajnu dawno już szukałem i kurczę, jakoś na niego nie trafiłem, a teraz w rączki jak szukaliśmy, udało nam się na niego trafić i wyszedł już, no, mówisz o Nikoladzie. No i kurde, kozak jest, mega pasuje do tej serii. Zresztą jak i na Osinie, tak i tutaj pasuje. Także naprawdę bardzo. No słuchaj, New Holandy zawsze pasowały do tego, do FSK. Także powiem, że kurczę, dobrze, że ten New Holand ma ten tył taki wyprofilowany, ma tą dupę tak zwaną. Nie jest taki, wiecie, jak klas, taki jeden podłużny. Coś mi ściąga dziwnie, ty. A ty tak poskakujesz. Nie, czy to błoto jest, no? Ale już dobre, jest. Nie, może było jakieś nierówności. No tak, ściąga. No ściąga mnie to. Ale nie, ja to też zauważyłem, jak kosiłem tym New Holandem na Osinie, wiesz?
No. Gdzieś była jakaś górka, header zahaczył i od razu mnie ściągało na bok. Nie? Bo ogólnie miał, z tego co tam myślałem, to że będzie właśnie ten header jeszcze się profilował, wiecie, tak na boki, nie? Jak to powinno być, tak na takich górkach, dołkach. Bo na osi nie wiem, że tak jest, więc tak myślałem, ale że będzie. Nie ma żadnej góry. Ale to praktycznie jest płaski teren właśnie. Ta mapa jest strasznie płaska. Nie wiem, czy w ogóle ma gdzieś górkę, dołek. Tak właśnie nie. Oprócz tam, gdzie drzewa są i wszystko, to praktycznie nic ciekawego takiego nie ma. Tak jedzieć, mógłbyś dojechać do końca i wyprostować tego? Jo? No nie, a jakbyśmy teraz to fajnie tak, wiesz, po ukosie poobcinali, to by ten... To byśmy nie musieli w ogóle stawać i zawracać. No ale dobra, to możemy tak robić. Bo przecież jak jeszcze robić tutaj? No, dookoła mieliśmy jeździć. No to co, kurwa, nagle wyjdziemy tam, że będziemy tam poprzeczek robić? Co, te trzy poprzeczniaki starczą, to się przejedzie. Aha, czyli będziemy ten... No dobra, to trzy poprzeczniaki i dzida. To chcesz, to wbijaj przede mnie teraz. Czekaj, jak mi... No to czekaj, nie, poczekaj, ja mam pomysł, wiesz? Ja muszę... Objadę to płotko dookoła. Z tej strony. A ja mam tu ciąć, jo? No, wytniesz, na wstecznie poleci. Okej, dobra, dałek. Wiem gdzie, halo, już jestem. Panie Zbigniewie, czy teraz się samo nie opuściło. Poczekaj, pojadę. Ale to ładnie wygląda, co? No. Kurde. Ale mi ten klas strasznie skacze. Tutaj, nie wiem czemu tak jest, nie mam zielonego pojęcia. No każdy ma co innego, no. Ale fajne to płotko tutaj. Ja właśnie mówię, dobrze, bo nie jest to wszystko tak symetrycznie. Fajnie to wygląda. Dobra, dzida dalej. Także mam nadzieję, że kurczę dzisiaj nasze zestawy do odbierania starczą. Nie starczy, mi się wydaje, że tam znaczy, wchodzi po 15. Czy mógł już przyjechać w Korejcie? Mówisz? 70%. No dobra. Napełnimy się i wtedy będziemy przez tym mieli. Nie, to już. To lepiej, żeby ten jeden chociaż kosił. To jeszcze ten, to ostatni. Dobra, to masz, to ty się tu baw, a ja... sobie już. Dwa razy przejadę to. Dobra. Tutaj dookoła. Jeszcze w Fergusonie, w tym. Dobra, jest. Mamy naszego New Hollanda. Zajebiście wygląda, tak nam się spodobał na Osinie. Pozdro dla Ericssona. Dla Ericssona, bo to właśnie jest chyba jego New Holland. Konkret wygląda. Bardzo fajnie można go modyfikować. Znaczy na pewno to jest jego. Nie, na pewno. I powiem wam, zajebiste te przyczepy, nie? Kurde, dają takiego fajnego klimatu PGR-u. Może głowa ma. HW, nie? Nie wiem nawet. Chyba tak, raczej na pewno. Chyba się zagapiłem jako. Też bardzo fajnie można je modyfikować, chyba cztery rodzaje kół są. Dobra, pojedziemy sobie teraz tędy. O Jezus. Kurwa, gdzie jest ten obracanie? A. Zapomniałem, że nie wgraliśmy u ciebie. Czego? Odwracania się na 16. Właśnie mam u siebie to fajnie wgrane i się można tak fajnie obracać. Ule, po dziurach ciśniemy, dobra. Śmigamy sobie. Także na tej no serii. Dawaj, bo ja mam 80%. To mój się przesiądziesz. Nie, bo ja nie chcę twojego kombajnu. To nie, że twój kombaj. Jak my zaraz się też zmienimy. Ja się też po połowie tego. Nie. Po połowie nie pola. Nie ma takiej opcji. Sorry. Ogólnie jakieś pytanka możemy sobie ten. Na następne jakieś ciekawe tematy możecie nam zadawać na tą serię. Bo mam nadzieję, że jak tylko mączek będzie zawsze wolny i od zera będzie pierwszorzędnie nagrane. Jak będzie oczywiście też jadać, no to zawsze będzie od zera najpierw nagrywane, a potem jak zostaniemy sami, czy tam będzie już nagrane, to wtedy zawsze będziemy sobie... Chcieliśmy się od zera nagrać, ale niestety Adaśko cały czas remoncik, także... Czy on odpisał ci? Tak, odpisał, że późno będzie. No zobaczymy, może jak późno, ale nie, bo i tak będzie, żeby nagrać. No zobaczymy jak to wyjdzie, właśnie to jest no najgorsze, właśnie, że Adaś ważne, jest... żeby wieczorem tego live'a zrobić. Jo, Adaś cały czas praktycznie teraz robi ten remont sobie. I jest tylko wieczorami późnymi, a to wiecie, już też mu się nie chce nagrywać. Bo zmęczony, to nie ma co się dziwić, ale ładnie, żeś poobcinał tu gitara. Docinasz to? Co? Nie, dobra. Weź już, wjedź sobie tam. Nie, a teraz tam będę jeździł sobie. Albo trzeba było rozłożyć obydwie rury, bym podjechał. No bo dobra, właśnie, bo ja i tak mam 86%, to bez sensu, żebym jechał. Rozłożyć moim? Jo, rozłoży, niech ci będzie. Poczekaj ty, spokojnie, nie za szybko, bo nie zdążę rury rozłożyć. Dobra, ja jadę powoli. Śmigamy sobie. Kurde, nie, jest coś... Tam w tej ziemi jest wgrane, cały czas tak podskakuje, nie wiem. Tak jakby po orce byśmy jeździli, wiecie jak ten... Jakiś mod może jest, no co? Jak po ranym się jeździ. Otworzysz u mnie? A, otworzyłeś już. Próbuję podjechać kombajnem. Zapomniałem, że jest nieodpalony. Dobra, bo ja go gasiłem. Tak, ciekawe ile będzie w ogóle na tym przyczepach. Patrzyłeś ile one są panowe? Nie pamiętam. Ale powinniśmy się zabrać. Całe pole myślisz, że zabierzemy? Na jeden zestaw? Może. Moje wątpię. Zobaczysz, dwa zbiorniki będziemy mieli pierwszą przyczepę FUS. Poleć. Sypie ten? Dwa. Las?
Bo jeden obok drugiego. O, teraz sypie, dobra. Nie wiem czemu. Ale dobra, sypie, gitara. Znowu nie sypie. Po, weź trochę, nie wiem. Odjedź do przodu bardziej czy coś. On jest zjebany. Dobra, sypie. Nie, nie wiem, bo nie mam pojęcia naprawdę czemu to sobie tak się dzieje. Ale no, zjebany może jest, ale jest ładny. No pan znowu przestał sypać. Jest mega ładny. Tak jak bo... w którymś miejscu już było full. Dobra, twój się wysypał, ty. No ja wybiegam. Ty chyba zapomniałem przyczepa. No, full jest. Dobra, już to, mówię, o to chodzi w tych żniwach, właśnie żebyśmy wreszcie mieli jakieś tam zestawy do... Drugi zestaw, bo patrz co za gówno. Czekajcie. Osaka ten kombajn, jakieś dziwne błędy chyba ma. Czekajcie. A w sumie tak zawsze, że najładniejsze rzeczy mają najwięcej błędów. No tak, zawsze trzeba pierwszy opuścić, a później on już działa samoczynnie. I ogólnie się pobraliśmy jakiegoś innego klasa, bo trochę wiedzieliśmy, że ten jest zbugowany. Ale ja pierdzielę masakra. Na zdjęciach wszystko ładnie, pięknie, jak go wzięliśmy, to tak... Na zdjęciach to ja byłem sina, jak no, wygląda. Myśleliśmy, że to realne zdjęcie praktycznie wzięte, ale tak mega ktoś fotę zrobi. Nawet nie wiem, czy w ogóle on... W tym momencie to jest chyba tak, że raz musisz opuścić samemu, nie na początku. Tak, pierwszy opuszczasz, a później już jest okej. Ole zielska żeś ma tu, bo w tym roku żeśmy to pole wzięli w dzierżawę, jak już było ten... niezasiane na zimę i tak później przyskali do szmagaloga, tak, to zaniedbane pole, tu nie dało się nic zrobić. To są te, jak się nazywają, mijaki. Jak to się... Czekaj. Jaki mijaki? No mijak się nazywa mijakiem. Nie, u mnie to jakoś inaczej gadali właśnie. Nie, dżungla? Sztrepu? O Boże! No, coś takiego. Jak dziwnie uważają. Ja, ale ja nie wiedziałem o tym i ktoś do mnie tak mówił, ja mówię, czego? Ja wiesz, zielony mówię, nie wiem, skąd mogę wiedzieć, co to no. Znaczy, on mówi, że mijaki robią. A ogólnie wiedziesz tam przede mnie, jo? Bo chcę widzieć, że jak ty przede mną kosisz. Nie. Bo będzie ten... Przez tył obrazę, jak chcesz na mnie patrzeć. Nie, chcę gościu. Weź nie, no dobra, spoko. To ogólnie na kukurydzę może kogoś zaprosimy, bo na kukurydzę na kiszonkę to trochę będzie... Gdzie ty jedziesz? Dobra, cię puścić. Tam? No. Tutaj? A gdzie? Tak... Aha, no ja mam, dobra. Dokoła mam jeszcze, bo nie. Teraz chyba nie muszę. Nie, on się puści. O, dobra, już strzeliłem, o co chodzi w tym modzie dokładnie. Jak to wygląda u ciebie, dobra. Andrzej tam tłoczy? Nie, u mnie fajnie właśnie, bo chciałem, żebyś przede mną jeździł. Bo będzie tak to cię widać, a tak to ja muszę cały czas na tym, na kamerze. A twój tak nie podskakuje, nie? Mm. Nie, ja mówię, tu coś jest mod od ziemi. Coś żeśmy aktualizowali. Chyba właśnie ten na błoto. Nie, my aktualizowaliśmy... No te na koła, że się... Ugniatanie my aktualizowaliśmy. Jo? Tak. A, no to może. Bo pamiętam, bo było na 100% ugniatanie. 50 litrów spalania ma. A nie, no kombajnie tak powinny chyba mieć, nie? Ile twój ma? 30? Lol. Tu nieźle mój ma. Rączka ma 35, ja mam 60 litrów. Ja pierdolę, sprzedajmy tego New Holanda. A header jest ten sam, bo to 7,5 metra mamy. Nieopłacalny ten New Holand. Kurwa, komputer co na obroty wszedł. Wiesz? No. Słuchaj, jak żeśmy pozamykali wszystkie okna w pokoju, żeby nie było nic dworu słychać, to ja się nie dziwię, że on wszedł na obrot. Ale fajnie, kurwa. Wydawało się, że to pole jest duże, nie? Zobacz, mam szybko machnięte. No zobaczysz, to moje, co ja mam na odcinek. No ale też, do ciebie kawałek jest jazdy, to ten, to też będzie chwila. Zobacz, moje mam mijaki, to też chwila czasu zeszła, a twoje skurcze praktycznie takie, wiesz, w jednej kawałku, po skoś, no, jest, no. Po skosie brączka pole idzie. Także, no nie za ciekawie, mordeczki przypominamy o Open Farm oczywiście. Już najbliższy piątek, nie, w piątek to my jedziemy, już najbliższa sobota, niedziela. Ty, to może nie wbija. Teraz. Gdzie? No tak jak jechaliśmy teraz tylko w drugą stronę. No dobra, bo tego jest nie po co pokrzyczeć. No bo i tak mamy, wiesz, pełny zbiornik, to nie musimy. No, ja sobie pojadę na spokojnie tędy i będzie. Ja też, też jadę. Bo już teraz wysypaliśmy się. No szkoda robić tak tych, w każdą stronę tych pokosów. A tak to się w jedną stronę pojedzie, no nie wybuch, spokojnie. Ale idzie. Lepiej niż bizon. Mam nadzieję, że nie aż tak bardzo, aż tak bardzo tego nie słychać na tym. Ogólnie dźwięki maszyn są chyba, więc powinno być. Ale fajnie ten Holand chodzi. A jest dźwięk? Co? Co, tak Holand chodzi? Nie, tam jakaś sowa. Kukułka jest w tym lesie chyba. Słychać, bo kukułka. A, myślałem, że twój Holand tak robi. No co ty, Andrzej, weź przestań. Nie, mam nadzieję, że tego aż tak bardzo nie słychać, ale... No niestety, to ten, bo tamtych wiatrak, tego wiatraka nie słychać. Mi ściąga. Słyszysz? Co? Tamtego wiatraka nie słychać. To nie, jego nie słychać. Komputer. Bo ten komputer chodzi na 3000 obrotów, nie? No, ale ważne, że jest. Strasznie się cieszymy.
No dobrze, że jest ten drugi komputer, bo przynajmniej możemy sobie pograć w dwójkę, także... I na live'ach, czy właśnie, kurczę, tak jak teraz na tej serii, bo tak to samo to już by była nuda. Bo to prawdopodobnie byśmy tej serii nie zaczęli, bo nie byłoby sensu. No. A tak to, kurde, takie akcje siewy i to wszystko jak będzie fajnie wyglądać. Bardzo mi te Big Bugi się podobają. Mi się najbardziej podoba mój Mass Effect Gusson. Mi się podoba właśnie... Akcja siewy może być fajna. No, w sumie każda akcja będzie fajna. Wszystkie akcje powinny być bardzo fajne. Jeszcze musimy sobie... Oborni może być zajebistą akcją. Musimy sobie jeszcze ogarnąć sieczkarnię jakąś. A, no a sieczkarnia to ktoś już z usługi przyjedzie. To ta osoba, co z nami będzie robiła ten odcinek, to przyjedzie na usługę sieczkarnią. O. I tak zrobimy. My jedynie jakieś przyczepy ogarniemy sobie jeszcze. Właśnie, bo nie mamy żadnych przyczep. Wypożyczymy. Ale co, myślisz HW czy co? Nie, jakieś takie coś takie jak ta żółta. No, coś takiego, nie? Większe jakieś takie. No i wprawdzie, nie wiem, możemy wozić dużymi tymi ciągnikami, nie? No. Ale tylko we dwóch, no to możemy wtedy jakąś konkret sieczkarnię i konkret dwie przyczepy wypożyczyć, nie? No tak, bo raczej to będzie tak, że my będziemy we dwójkę i jedna osoba wtedy przyjedzie sieczkarnią. No i my wtedy będziemy, wiecie, po prostu cały czas w odwożeniu i będziemy nagrywać z sieczkarni. I gitara. No i wtedy myślę, że będzie spoczko, nie? Każdy także będzie miał odcinek ze swojego ciągnika. No, także wtedy myślę, że to będzie kozak wyglądał. Ja swoim John Deere'kiem będę popylał. No właśnie, my tak się w sumie podzieliliśmy. Bolek ma John Deere'a, ja mam tego. No ale ja będę starał się tak się wymieniać mniej więcej. Ty, daj się zamienimy kombajnami. A to jest dwa przejazdy? No. Bo nie wiem, czy będziemy jeszcze robić jakąś akcję żniwa? No u mnie. No tak, ale to wiesz, ciemny odcinek byłby sobie. Ty, wiesz co? Co? Dobrze, mówisz, my się zmieścimy na ten jeden zestaw. No, też mi się tak wydaje, bo teraz nie będzie pełnych. Ja ile to, ty masz? Ja już to na raz wezmę, ja mam tutaj 50%. Nie, my się zmieścimy na spokojnie. To ten, bo tam dużo wsypałeś? Do tamtej drugiej 9% z mojego kombajnu. 9%, jak tu wchodzi 9 ton, tona. Nie, no to około tony gdzieś. To nie, no to jeszcze wejdzie tam spokojnie. Dobra, tam tak. Sztrekle, o! Sztrekle gadają u nas na Miyaki, już mi się przypomniało. Myślałem, że ty jakąś ten zagraniczną nazwę jakieś przyczepy mówisz, jak Bergman czy coś. O Boże! Sztrekle, ja. Sztrekle, no. Heśkę w meszkę. Nie rób sztreklów. A ja mówię, kurwa, czego? Ja. U Miyaków. Na chuj się brzmierdalasz! Ale już zajęło parę skatera. O Boże, jak poszedł za mną, ty goni mnie! Góra wystawa. Ale fajny tu jest ten. Ta wystawka szybszy jest, zobacz. New Holland chyba. No, ci powiem. Oj, będę musiał zawrócić. Czemu podjechałeś z tej strony? Zobacz ty! Ja nie wiem co jest. Albo mam kapcia. O Boże, kamień się wpierdolił w obonę. Nie, to jest normalnie. Ale ładnie to widać. Tak, ta chyba za mgłą jakby, nie? Fajnie to wygląda. Ale fajnie. Zdjęcie by to fajnie było. No, zajebista by była ten. Nie wiem, czy można robić takie nagrywanie. Nie, rób, bo wypierdoli. Dobra, jaju. Rura zamykana. Kogut odpalony. Odpalony. Już wiem, którym. Zjeżdżasz jeszcze, czy nie? Myślę, że... To zjedź sobie ciągnikiem tylko. Albo, a no, a ty poogarniasz kompajny. A ja się złożę wtedy kombajnami. Czekaj. Ja i tak nie wiem gdzie sypać, bo nie wiem jak my mamy tam z halami, ale to po prostu... No to zjedź chociaż tylko pod halę. Tylko zjadę, także... Boże, co poszedłem. Oj, te przyczepy są ładne. No. Jak ja zobacz, tak się cieszyłem, nie? Masakra, kurde, tak mi... O, dostał od razu. Ogień! Rura! Słychać w ogóle maszynę? Słychać. No dobrze, czy słychać. Dobra, czekaj. Który wózek był twój? Żółty, nie? Nie, mój był siwy. Nie, ten. Twój był żółty. A, bo ty pytasz o ten kombajn. Nie mów moje, twoje, mów nasze. Nie. Nasz wózek jaki był? Czekaj, przepuszczę cię. Ja tylko pospinam, ale ładnie to wygląda. No. Kurde, u mnie na komputerze to tak ładnie nie wygląda, bo to jest grafika na minimalną chyba. Jazda! Ogień! Ale w Mokrzynie to było wczoraj extreme, powiem wam, naprawdę już nie wiedzieliśmy, w którą stronę mamy pole agregatowe. To jest... Kurde, nigdy takiego czegoś w życiu nie widziałem. Czasami nie dało się na pusto pod górkę podjechać. To już był w ogóle sęk tego wszystkiego, nie? Masakra. Naprawdę Piotrek pod silnikiem tylko raz nie dał rady podjechać wczoraj. Serio? A tak to cały, no. A to mnie nie było chyba. Ja nagrałem ten moment, jak aż oś wyrwało w ogóle do przodu całą, wiesz, przód cały poderwało. Co ty gadasz? No, już na pizda full ogień pod górę i nie wiem czy już opuścił? Tak, opuścił, ale i tak nie dał rady, nie? Wyrwało normalnie na koła. Zajebiście to wyglądało. I nie dał rady, to musiał cofnąć z podniesionym i ten.
Podjechał do górki i górkę zrobił tylko dwa razy czy trzy razy, bo tam akurat taka... O kurwa. Ale lagów dostałem. Nie wiem czemu. Ale ogólnie to wczoraj już też tak mieliśmy. Coś musisz mieć takiego w kompie, bo tak wczoraj dostawaliśmy lagów w OBS-ie. No tak to ogólnie cały odcinek git, ale on ma takie nagle jakby nie wiem. O kurwa, coś mu się zaczynało dziać. Aż się boję. Także dobra. Mordeczki, abyście nie mieli znowu takiego końca odcinka jak ostatnio. Z blue screenem. Ja wam dziękuję nie, bardzo serdecznie. Nie, no ty po prostu podjeżdżasz do farmy, a tutaj wiesz, jak tutaj dalej długo nie jesteś przy farmie i podjeżdżasz do farmy, to takie lagi się robią, czekaj. Bo jak mamy tych maszyn trochę nawalone tutaj, nie? No. Ty, my sypiemy tu na te hale? Tak, ty, tak. My tu mamy silosy. Są? Tu są silosy nasze, o widzicie co odkryłem. Także mordeczki, my wam powoli dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie, wjeżdżaj na wagę. Nie waż tego. Nie będę tego ważył, my u siebie. Nie, później będziemy tiry ważyć, jak będziemy sprzedawać. Będzie o, ale fajny ten. Chyba to są, nie? Co? Silosy nasze. Czekajcie, młody. Na prawą potrzebuję, żeby... Nie, no skup to chyba nie jest. Dobra, zjeżdża też ciągnikiem. Kombajnem. Czym się kupuje? O, ale zajebiście. Fajna tekstura sypania jest. Jo. Dobra. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba. Jak macie jakieś bardzo fajne tematy na tą serię, to piszcie je w komentarzach. Na pewno będziemy sobie je czytać. I sobie gadać na kolejnych odcineczkach. Mam nadzieję, że jakąś fajną liczbę łapek też uda nam się wybić pod tym odcineczkiem. Kurwa, na prawo. Ja ci dam. Widziałeś animację? Nie. Dusie ta rączka. To bo, wiesz co by było? Fajne by to było, jakby ktoś podchodził, nie? Tak jak realnie by to chciał grać, jakiś film nagrywać. Wiesz, podejść do tego. Zobacz, pa, zaraz się ten. Wiesz? Zajebiście. Dobra, łapka w górę, mordeczki. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na live'a. Mam nadzieję, że ten odcinek wyjdzie dzisiaj, czyli w sobotę. I live będzie już wieczorkiem u mnie. Właśnie z tej mapki też. My wam dziękujemy za uwagę, do kolejnego odcinka, zapraszam do Brączka i na razie trzymajcie się, cześć! Cześć!